Przystępujemy do kolejnego pytania. Posłowie Tomasz Szymański, Mateusz Bochenek, Piotr Borys, Adam Cyrański, Zofia Czernow, Konrad Frysztak, Artur Łącki, Małgorzata Pępek, Katarzyna Piekarska, Ryszard Wilczyński, Zbigniew Konwiński, Bartłomiej Sienkiewicz pytają w sprawie ochrony ludności w stanie klęski żywiołowej. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Tomasz Szymański. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Planujecie państwo zmiany w ustawie o ochronie ludności klęski żywiołowej, które wprowadzają bardzo duże kontrowersje i mogą wprowadzić i wprowadzą olbrzymi chaos kompetencyjny oraz strukturalny i z całą pewnością będą stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wprowadzacie państwo dwa nowe stany nadzwyczajne, stan zagrożenia i stan pogotowia, które nie mają żadnego źródła w konstytucji i stanowią de facto próbę jej obejścia i zmianę ustrojową bez jej zmiany w ustawie zasadniczej. Dlaczego stany quasi nadzwyczajne mają być wprowadzane bez jakiejkolwiek kontroli parlamentu, przez premiera, ministra czy nawet wojewodę? Nie zgadzamy się, abyście państwo ograniczali w ten sposób prawa człowieka i swobody obywatelskie. W projekcie ustawy jest brak jasnych przesłanek, kiedy i na jakich zasadach miałby być wprowadzany stan zagrożenia. Nie może być on wprowadzany w sposób całkowicie arbitralny na podstawie politycznych przesłanek. Niekonstytucyjne jest także wprowadzenie nieograniczonej możliwości zawieszania przez prezesa Rady Ministrów organów jednostek samorządu terytorialnego w razie ogłoszenia nie tylko stanu klęski żywiołowej, ale także stanu zagrożenia. Dlaczego państwo po raz kolejny próbujecie łamać konstytucję i pozbawić zapewnioną przez ustawę zasadniczą samodzielność jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzanie nadzoru rządowego nad działalnością samorządu? Istotą samorządów jest niezależność i samodzielność. Szukacie państwo po raz kolejny możliwości, aby w łatwy sposób zapewnić swoimi komisarzami niepokornych burmistrzów i prezydentów za niewłaściwe wykonywanie poleceń, które premier, minister lub wojewoda mogą wydawać ze skutkiem wiążącym ustnie, pisemnie, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Oczywiście jest cały szereg zapisów, które są absolutnie niebezpieczne, budzące nasz niepokój, począwszy od tego, że stworzycie kolejny fundusz, za pomocą którego będziecie w sposób dowolny wydawać miliony złotych bez kontroli parlamentu. Dodatkowo również są zapisy, które bardzo mocno wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorców w Polsce i, tak jak powiedziałem, ograniczą prawa, swobody obywatelskie, również możliwie ingerując w ich zasoby materialne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na pytanie odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Maciej Wąsik. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowny panie pośle, jest pan posłem Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych i często pracujemy w różny sposób na komisji. Czasami się nie zgadzamy, zazwyczaj się nie zgadzamy, jest pan posłem opozycyjnym, ale panie pośle, no chciałbym panu uświadomić rzeczy najprostszej. Znaczy, nie zmieniamy żadnej ustawy o ochronie ludności. Bo nie ma takiej ustawy o ochronie ludności. My chcemy w jednym akcie prawnym, panie pośle, zawrzeć pewną część przepisów, które dotychczas funkcjonuje w wielu innych aktach prawnych. Po prostu komasujemy te przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego. I to tak gwoli uściślenia. Tworzymy ustawę o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Tak, zgadzam się, to gwoli uściślenia. I to jest rzecz pierwsza. Rzeczywiście, tak jak pan przedstawił, ta ustawa przewiduje dwa nowe stany państwa. Stan zagrożenia, stan pogotowia. Oprócz stanu klęski żywiołowej, który przewiduje konstytucja i który jest rzeczywiście stanem, w którym można ograniczać prawa i swobody obywatelskie. Dokładnie konstytucja o tym mówi i rzeczywiście my wykonujemy tę delegację konstytucyjną. Chciałbym pana uświadomić, że różnego typu ustawy wprowadzają w Polsce oczywiście wiele innych stanów. W tej chwili, nie wiem, czy pan ma świadomość, na pewno ma pan taką świadomość, obowiązują dwa stany. Stan zagrożenia drugiego stopnia, zagrożenia antyterrorystycznego i stan zagrożenia w cyberprzestrzeni trzeciego stopnia. To są pewne stany, które zostały wprowadzone decyzjami rządu na podstawie ustaw, w tym wypadku ustawy antyterrorystycznej, które regulują pewną sytuację w momencie, kiedy państwo jest zagrożone w pewnych sferach. One nie ograniczają w żaden sposób swobód obywatelskich, tylko administracji, zarówno rządowej, jak i samorządowej i służbom nakazują określone zachowanie.
dyżury, wzmocnienie kontroli, wzmocnienie nadzoru, lepszy monitoring i tak dalej, i tak dalej. I tak będzie w stanie pogotowia, o którym mówimy. Stan pogotowia, który przewiduje projekt ustawy o ochronie ludności, daje możliwość państwu tylko i wyłącznie wprowadzenia instytucji, które mogą być przydatne do zwalczania klęsk żywiołowych, mogą być przydatne, w zasadzie dyżury 24 godziny przez 7 godzin w tygodniu i odwołanie urlopów. To tylko tyle dają. Stan pogotowia, stan zagrożenia nie ogranicza żadnych swobód obywatelskich. No chyba, że pan w toku prac sejmowych udowodni mi to. To ja się wycofam z tych przepisów. Ale proszę mi to udowodnić, bo projektowaliśmy te przepisy. Zgodnie z naszymi prawnikami właśnie po to, żeby jedynym stanem, który ogranicza zgodnie z konstytucją swobody obywatelskie, był stan klęski żywiołowej. Także chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jest taka ustawa, która daje możliwość, a nie jest wymieniona w konstytucji, a daje możliwość zakazu zgromadzeń publicznych rozporządzeniem. To jest ustawa uchwalona w 2008 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych. W 2008 roku. Ta ustawa mówi, że w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych można wprowadzić stan epidemii i zakazać na przykład zgromadzeń publicznych. To są swobody konstytucyjne? Są. To państwo, żeście uchwalili tę ustawę. Ale ja rozumiem tą potrzebę. Być może trzeba oczywiście ją do Trybunału Konstytucyjnego skierować. Kto wie, być może tak trzeba zrobić. Polecam panu relekturę tej ustawy, którą wprowadziła do Sejmu pani minister zdrowia, ówczesna pani Ewa Kopacz. I chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co pan powiedział o poleceniach, o zawieszaniu organów samorządu terytorialnego. No, na litość boską, panie pośle, no te przepisy obecnie funkcjonują w ustawie o klęsce żywiołowej. Dokładnie funkcjonuje. Jest ustawa uchwalona w 2002 roku. Z tego, co pamiętam, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że w konsensusie. I wydaje mi się, że jestem przekonany, że te przepisy właśnie tam funkcjonują. My je w pewien sposób powielamy, traktując je akurat za te, które są przydatne. Dlatego one się tam znalazły. Także Fundusz Ochrony Ludności. Tych przepisów nie ma. My je tworzymy, ale chciałem przypomnieć szanownemu gremium, że opozycja też skierowała do Sejmu swój projekt ustawy o ochronie ludności. Gdzie też jest Fundusz Ochrony Ludności? No, a co to jest? No dobrze, tylko że to jest 15 miliardów populistyczne na ochronę ludności. Czyli środki dedykowane. Tak, powinny być środki dedykowane na ochronę ludności. Dlatego, panie pośle, że każdy kryzys zaczyna się od tego, że szuka się pieniędzy na zwalczanie tego kryzysu. I tak jest. To są nasze doświadczenia, z którymi dzieliłem się z państwem wielokrotnie przez Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji. To są doświadczenia naszych kryzysu pandemicznego, to są doświadczenia kryzysu migracyjnego na białoruskiej granicy, to są doświadczenia kryzysu emigracyjnego, znaczy uchodźczego, prawda? Wszędzie na wszystko musimy znaleźć pieniądze. Chcemy, żeby był fundusz. Jeżeli pan uważa, że ten fundusz powinien być sprawozdawany do Sejmu, okej, rozmawiajmy na ten temat. Chciałbym panu zapewnić, że każda dobra propozycja, czy posłów obozu rządzącego, czy opozycji, zostanie przez nas rozpatrzona. Jeżeli będzie przydatna, przyjmiemy ją. Wie pan doskonale, pracowaliśmy nad niejedną ustawą i to nie jest tak, że wszystko, co zgłasza opozycja, odrzucamy. To nieprawda. My nie jesteśmy totalną władzą w odróżnieniu od niektórych posłów opozycyjnych, którzy są totalną opozycją. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Bartłomiej Sienkiewicz, Klub Koalicji Obywatelskiej. Panie marszałku, panie ministrze, no chyba doszło do jakiegoś gruntownego nieporozumienia. Zakaz lub nakaz prowadzenia działalności gospodarczej danego rodzaju. Wykorzystanie bez zgody właściciela bądź innej osoby uprawnionej nieruchomości i rzeczy ruchomych. Opróżnienie bądź zabezpieczenie lokali mieszkalnych. Przymusowe rozbiórki i wyburzenia budynków. Zakaz lub nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
czyli swobody przemieszczania się w Polsce. To wszystko jest w artykule 43 ust. 1 ustawy, którą właśnie państwo próbujecie nam przedstawić. I to nie jest naruszenie swobód i wolności obywatelskich. To no jest, w związku z tym i to reguluje wyłącznie stany nadzwyczajne wymienione w Konstytucji. Panowie, chcecie wprowadzić ustawy, które omijają konstytucyjne prawa nadzwyczajne, ustawy nadzwyczajne. To jest zamach na swobody obywatelskie wprost. I jakiekolwiek pokrętne tłumaczenia nie przykryją tego skandalu, który właśnie szykujecie w Polsce. Bardzo proszę ponownie o odpowiedź pana sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pana Macieja Wąsika. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, no jakieś kuriozalne nieporozumienie. W Pana wydaniu. Nie, Panie Pośle, w Pana wydaniu. Ja mam tu przed sobą projekt, który mówi, że ograniczenie prawa i wolności człowieka obywatela w stanie klęski żywiołowej i tak dalej, tylko w stanie klęski żywiołowej. Właśnie Konstytucja przewiduje, że stan klęski żywiołowej ogłoszony w określony sposób, kontrolowany przez Sejm w określony sposób, może ograniczyć swobody obywatelskie. I ograniczenia, o których mówię w artykule 42 mówiącym o stanie klęski żywiołowej, mogą polegać na zawieszaniu działalności gospodarczej określonych podmiotów i tak dalej, i tak dalej. Mało tego. Panie pośle, te wszystkie przepisy funkcjonują dzisiaj w naszym obiegu prawnym, właśnie dokładnie w tym wymiarze. Mało tego, są przepisane dokładnie z ustawy o stanie klęski żywiołowej. Na podstawie konstytucji, bo konstytucja przewiduje stan klęski żywiołowej. Konstytucja mówi, w jaki sposób ogłasza się stan wyjątkowy w Polsce i także stan klęski żywiołowej. Niech pan czyta konstytucję, panie pośle, bo rzeczywiście nie odrobił pan lekcji. Naprawdę, nie przygotował się pan dzisiaj do dzisiejszego posiedzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.